Dobra, ciwasik nowy. Ciwas, czy kupić jej gaz, czy torebkę? Też się nad tym zastanawiałem, więc kupiłem jej gaz. Sprawdzimy sobie, ja jestem fanem Ciwasa, bardzo lubię jego twórczość. Zobaczymy, kupić jej gaz, czy torebkę. Ciekawe, o czym będzie. Już widzę, że w ogóle klipy Ciwasa są bardzo ładne, więc... A kto odpowiada za klip? Milion ludzi, jak zawsze. Nie wiem, kto odpowiada, nieważne. Zobaczmy w takim razie, co tutaj Ciwas zrobił. Jaki beat, co jest? Byłem dziewczyną, czasem kupuję torebki. Okej. Słyszałem to już nie raz, że nie rozumiem jej uczuć. I dobrze wiedziałem sam, nie musiałeś mi tego mówić. Weź, nie jestem głupi, okay. Nie mogę ci dużo dać, bo radości nie da się kupić. To mogę kupić ci płaszcz. Dziewczyny chcą na miasto, dziewczyny czują zazdrość. Nie ufają koleżankom, ukradzione auto. Chcą, żebyś dał się za nie zamknąć. Zaufaj moim ustom, przede wszystkim zaufaj twoje czucho. A twoje były kurwą, wtedy zasypiasz serialem i poduszką. I łezka upada na kafelki, a od jutra będzie spadać do torebki. Podobno takiej trendy. Przepraszam, ale tutaj obraz z tyłu nie zgadza się z tym, który jest tutaj na oku. Chciałbym powiedzieć tylko, że ten auto tak naprawdę nie porusza się, tylko jest na tle green screena i tutaj nie zgadza się ten obraz z tym. No mega słabo, panie Chivas, mega słabo, kurwa. A tak szczerze, bardzo fajnie mi się podoba. Podoba mi się. Podoba mi się, czy Ciwas zrobił też muzykę? Kurwa jebany, naprawdę super, naprawdę fajne. W chuj lubię Ciwasa, nie? W chuj lubię jego nuty, w sensie jego twórczość, bardzo fajne. Wyszła już ta płyta? Jeszcze nie, stary, właśnie. Byłem dziewczyną, czasem kupuję torebki. I się zastanawiam cały czas, czy kupić gaz, czy ona mnie kocha, czy chce się tylko pieprzeć. I tak cały czas, czy kupić gaz, czy ona mnie kocha, czy robi to dla pieniędzy. Pokolenie ładnych twarzy, kolczyków i tatuaży. Pokolenie ładnych twarzy, przekuwanych igiełkami. Jesteśmy tacy sami, nie o to chodzi, nikogo nie ma z nami. Zamieszkałem na trzecim piętrze, w pustym apartamencie. W takim dużym mieście, w takim społeczeństwie. Ty byłaś cukierkiem. Zajebiste. Zaufaj moim. Aha, nieze, ospermiony oczodoły. A musiałem coś powiedzieć widzowie, takiego nieśmiesznego. Nie, bardzo fajna nuta. Kurwa, super jest ta piosenka. Ogólnie wszystko, co on ostatnio wydaje, to to jest dobre po prostu. Spoko będzie ta płytka. Przede wszystkim zaufałem twoje czucho. A twoje były kurwą. Jej łezka upada na kafelki, a od jutra będzie spadać do torebki. Podobno takiej trendy. Byłem dziewczyną, czasem kupuję torebki. I się zastanawiam cały czas, czy kupić gaz, czy ona mnie kocha, czy chce się tylko pieprzeć. I tak cały czas, czy kupić gaz, czy ona mnie kocha, czy robi to dla pieniędzy. Powiem szczerze, że ogólnie beat, fajnie, ogólnie bardzo mi się podoba to w twórczości Ciwasa, że można u niego oceniać jakby beat i wokal jednocześnie, ze względu na to, że obydwie rzeczy on stworzył, więc to jest zajebiste, że jak powiesz, że zajebisty beat, to nie wychodzi na to, że wiesz, mówisz, że o, beat kieruje, no bo kurwa, stary, no zrobił ten beat, tak, więc jest ogólnie jako całość zajebiste. Jest bardzo ten beat, o, zobaczcie, siedzę tu, siedzę z tyłu. Chodzi mi o to, że bardzo unikalny jest ten beat, w sensie dawno nie słyszałem takiego. Bardzo dawno takiego nie słyszałem biciku. Fajnie brzmi, taki jest inny, jest bardzo inny. Użyte ogólnie dźwięki i tak dalej, dobrane, są takie dość oryginalne, bardzo fajne. Bardzo fajny numer, podoba mi się. Jak rozmazana kreska brzmi? Nie, stary, wątpię. Nie brzmi to jak rozmazana kreska, imo. Ja na przykład nie słyszę. Ja na przykład nie słyszę tego. Totalnie nie słyszę tego. A rozmazaną kreskę w kurwę dużo słuchałem. Nie wiem, może dla ciebie to, że on tak wokalem tak robi taki szepczący wokal, to może dlatego brzmi to dla ciebie trochę jak Kini, ale imo... A puść końcówkę, gdzie sam beat leci? Fajne,
Bardzo fajny numer. Bardzo fajny numer. I jest to, no, taki klimat dość oryginalny, bo dawno nie słyszałem takiego bitu z takimi dźwiękami. Czekam na płytkę całą, bo jest na co czekać, myślę. A też po tym, jak poznałem Chivasa, to się okazało, że jest mega spoko ziomkiem, więc tym bardziej. Warto kibicować takim ludziom, bo są spoko. Dobrzy ludzie to są.